Było to latem 2012 roku, tu w Krakowie, w hali Wisły, przy ulicy Rejmonta, odbywało się takie spotkanie, seminarium dotyczące boksu. I tam spotkałem Mariusza Wacha. Nie znałem go poprzednio. Okazał się bardzo sympatyczną osobą i udzielił mi takiego krótkiego wywiadu. Bardzo przepraszam za słabą jakość techniczną tego wywiadu. No akurat nie miałem dobrego sprzętu i to było jeszcze w hali, gdzie był dosyć duży pogłos. I cóż mogę powiedzieć? No jeszcze to, że dołączam na końcu tego filmiku fragment jego walki z Władimirem Kliczką, która była dosyć udaną walką, mimo że przegraną. No i na końcu chciałbym jeszcze życzyć wszystkiego najlepszego Mariuszowi Wachowi. Chciałem się pan zapytać, tak, jak się panu żyje w Ameryce? Nie miał. Korzysta pan z tego... Kierunki są bardzo dobre. Można jest, że wielu zawodników wagi ciężkiej, z którymi można posparować, potrenować, uczyć się od nich. Tak po prostu jak to nie patrzeć. A jeżeli chodzi o stosunki takie między ludźmi? Polacy stanach naprawdę bardzo życzliwi, bardzo chętnie, wiesz. A zawodnicy? Tak, zawodnicy. Bardzo życzliwi są ludzie, zapraszani z tym na różne imprezy. Każdy. A koszt sparing partner podobno w Polsce jest większy niż w Stanach, czy to prawda? W Stanach idziesz na stole, jest jakiś duży ciężki, tak. Duży, to bez problemu z nim można sparować, nie chcę żadnych pieniędzy. Tak? Tak. Wiadomo, jak już na jakimś poziomie się jest, to też chcąc, żeby lepsi zawodnicy przyjeżdżali na sparingi, to trzeba by zapłacić. Ale tak, jak ktoś pierwsze walki robi, to za darmo to się jeździ sparuje. No to fantastycznie. A wszystkie ubezpieczenia i tak dalej to jest... Jest, tak. Podczas każdej walki podpisujemy ubezpieczenie na każdą walkę. Poza tym prywatne ubezpieczenie. A korzysta pan może z uroków tego kraju? No Ameryka jest piękny kraj, prawda? Tam z góry ma pan czasem pojechać, czy gdzieś na jakieś... Nie miałem okazji, bo się nie wiem, jak jestem, ale samo miasto. Teraz mam taki zamiar po walce gdzieś tam zrobić taką właśnie wybrać gdzieś w góry, czy jakieś kanie mam wywieźć. I tak jeszcze, tak szczerze, oprócz wieży, nie jest tutaj. W takiej wolności to nie sam nie widziałem. Bo tam w Nowym Jorku pan jest, tak? Także, a walka kiedy jest? W marcu. W marcu. 18 stycznia wylatuję do Stanów i w marcu mam walkę. Ale to się czuje obciążenie, prawda? Psychiczne. Nie, każdy teraz patrzy na ciebie, jak nasi powinni się na tak od razu, każdy psy wiesz na zawodniku. Trzeba być ostrożnym, tak? Trzeba trenować rzetelnie i wygrywać. Mówią, że pan jest spokojnym człowiekiem wewnątrz, ale nie wiadomo jak wewnątrz. Na zewnątrz. Bardzo spokojny. Dopóki się ktoś nie kurzy. No, musi być trochę agresji w boksie, prawda? Nie, bo tak mam, spokojne, ale jak trzeba, to pokazuję pan. No to nic, a jeszcze to chciałem pana spytać. Ale pan w ogóle nie ma czasu na coś innego, czymśkolwiek się zainteresować. W ogóle to jest pana coś innej sfery życia, no bo wie pan... Motoryzacja, polityka i tak dalej, wszystkie rzeczy. Ja nie pytam pana o opinię, absolutnie, tylko tak. Ale żeby się tylko pośmiać. Nie chodzę na wybory, ale się nie A jak to się stało, że pan wraca ze Stanów i mówi poprawnie po polsku, a niektórzy Polacy wracają po miesiącu czasem i zaczynają udawać? Jest tak, że tydzień po prostu w Stanach polskiego zapomniałem, więc się nie nauczył. Jak jest pan angielski? Uczę się. Wylatuję do Stanów, nie potrafiłem wyspowiedź po angielsku. Każdy zrobi sobie lepiej. Całą terminologię sportową pan zna. Tak. Skomplikowane jest parę wyżej bokserskich, to trwa długo. No to życzę panu po prostu szczęścia i żeby panu się, że tak powiem, nic nie stało. Zdrowia pieniędzy i też
No nie wiem, żeby do pana nie byli brutalni, pan też nie był, żeby się udało. No to dobrze. Do zwycięstwa w tym, co pan sobie zamarza. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję. Końcówka piątej rundy. Przestrzelił Wanimir Kliczko. Bardzo dobrze teraz Wach, ależ fantastyczny prawy Mariusza Wacha. Kapitalnie trafił idealnie Wach swojego rywala. Świetny prawy prosty Mariusza, w tarapatach jest Władimir. Wyraźny kryzys. Na to czekał właśnie Mariusz, przygotował ten prawy, trafił tym prawym i odczuł ten cios Władimir. Widać zadowolenie, teraz uwierzył w narożnik Mariusza. Poczekajmy, czy dojdzie do siebie Władimir, musi to wykorzystać Mariusz. Ależ końcówka tej piątej rundy, no to o czym mówiliśmy, początek ma taki trochę ospały Wach zawsze, ale później gdzieś tam koło czwartej, piątej no wyładowuje ten ładunek, który drzemie w piątej rundzie i to się teraz stało, to się potwierdziło. Na jeden cios czekał Wach i proszę, go wyprowadził, zadał go znakomicie, idealnie. Taka senna runda, wydawało się, że nic nie może się zmienić. Pięknie trafił Mariusz, widzimy od razu podbite lewe oko Władimira i to ratował się klinczem. Mógł to wykorzystać Mariusz, ale myślę, że ta akcja doda mu pewności siebie i miejmy nadzieję, że będzie potrafił to wykorzystać, zamienić w celne serię w kolejnej rundzie. Pamiętajmy, po tej prawej ręce Wacha Kevin McBride zanotował ciężkie KO. Przez długi moment nie mógł się podnieść.